Wygląda na to, że panterka jest dosyć silnym trendem w 2024 roku. I przyznaję, że sama w sobie jest dość zadziorna, a ja dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób łączyć ją z kolorami. To już jest oficjalne, panterka zrobiła się super modna. I oczywiście mogłabym nagrać wideo, kto ją w ogóle może nosić i jakie typy urody, natomiast taki poradnik już był jakiś czas temu na blogu, podlinkuję go pod tym nagraniem, a dzisiaj chciałabym przejść o poziom wyżej, czyli pokazać Ci, jak łączyć panterkę z kolorami i oczywiście nie z tymi achromatycznymi kolorami, czyli z achromatami, bo oczywiście panterkę możesz łączyć z bielą, z czernią, z szarością i będzie wyglądała bardzo pięknie, będziesz trendy, ale nie będzie to takie intensywne zestawienie jak na przykład petrol, panterka i na przykład jeszcze do tego czerwień i rudy. Moje zestawienie jest już dziś dość widoczne, a pokażę jeszcze bardziej widoczne, jeszcze ciekawsze. Będę oczywiście opierała się o panterkę taką klasyczną, czyli właśnie mniej więcej taką, która zawiera w sobie odcienie beżo, brązów i czerni, chociaż będą też pewne wariacje na ten temat, ale nie będę się dzisiaj zajmowała panterkami, które są same w sobie niebieskie, różowe, czyli już są wariacjami kolorystycznymi na temat klasycznej panterki. Pierwszym kolorem, który wrzucę sobie do panterki, ale dalej jeszcze takim bardzo, bardzo klasycznym, jest kolor jeansu. No bo oczywiście pięknie będzie łączyła nam się panterka z jeansem. Z jeansem jaśniutkim, średnim, ciemniejszym, jako marynarka, jako spodnie do koszuli jeansowej, jako płaszcz na to wszystko razem złożone z jeansu będzie przepięknie wyglądała. A co za tym idzie, jeżeli już jeansowy, no to oczywiście niebieski. I może to być jasny niebieski, a mogą być intensywniejsze kolory, czyli niebieskości, które będą w okolicy nawet wchodzące takie w turkus, będą na pewno takie, które będą bardziej takie elektryczne, kobaltowe, intensywne. Wracając jeszcze na chwileczkę do klasyki, no nie mogę oczywiście zapomnieć o beżu, ponieważ panterka bardzo pięknie łączy się z beżowym i na jego tle też przepięknie wybrzmiewa, a nie jest taka intensywna, nie, żaden jakby intensywny kolor jej jeszcze dodatkowo nie podbija. Więc wszelkie odcienie, czy to będą kamienne beże, czy to będą beże takie karmelowe, czy one będą wchodziły trochę bardziej w żółty, czy trochę bardziej będą bliżej brązu, bliżej pomarańczu, wszystkie beże będą pięknie wyglądać. I te piaskowe, i te szampańskie, i te kamienne, i te bardziej takie pszeniczne, wszelkie beże będą dobrze się zgrywały z panterką. No i oczywiście możesz je podrasować. Możesz je podrasować intensywnym kolorem butów, torebki albo perłami, bo to kolejny piękny trend właśnie tego roku, który właśnie się rozpoczął. Kolejna moja propozycja to pociągnięcie trochę tego beżu, no bo przecież możemy połączyć panterkę z brązem. I tutaj wchodzimy już również w różne odcienie brązu, bo mogą być to odcienie czekoladowe, kawowe, kremu orzechowego, kamiennego brązu. Tak naprawdę co tylko przyjdzie Ci do głowy, a w takiej kontynuacji brązu od razu przychodzi mi do głowy bordowy. Bordowy to piękny, elegancki, taki królewski kolor, który przepięknie będzie łączył się nam z panterką. Będzie dodawał jej elegancji, pomimo tego, że już jest trochę ciekawszym kolorem niż biały, szary, czarny, beżowy, brązowy, to jednak nadal będzie dodawał jej elegancji. Natomiast czerwień połączona z panterką, no to już będzie taki intensywny miks, bardzo mocny i bardzo akcentujący tą drapieżność, no bo panterka jest drapieżna i kolor czerwony również kojarzy nam się tak ogniście, sensualnie, intensywnie, tak wybuchowo. Także na pewno będzie to zestawienie dla odważnych. No i oczywiście, jeżeli chodzi o powierzchnię tego koloru, to tutaj wszystko zależy od tego, jakim jesteś typem urody, bo możesz zacząć od czerwieni przy twarzy i panterkę mieć na dole, a może to być coś
na odwrót, czyli panterka przy twarzy, a czerwień będzie na dole. Także wszystko zależy od tego, jakim jesteś typem urody. Jeżeli mówimy o intensywnych zestawieniach, no to oczywiście nie możemy zapomnieć o pomarańczowym, bo panterka i pomarańcz to kolejne przepiękne, energetyczne, intensywne zestawienie. Czym mocniejszy pomarańczowy, tym mocniejsze zestawienie. Czym bardziej będziemy wchodziły w cegłę, w takie delikatniejsze kolory, bliżej brązu, to zestawienie będzie nam się uspokajało. Jednym z najmocniejszych, w moim przekonaniu, zestawień panterki z kolorem jest zestawienie panterki z mocnym różem. Bo tak jak jeszcze czerwień mocno wchodzi kolorystycznie, jeżeli chodzi o temperaturę w panterkę, tak różowy w odsłonach, które widzisz tutaj, jest kolorem chłodniejszym. Mamy tutaj takie kapki niebieskiego, które ochładzają nam ten róż. No i wtedy mamy taki mocną panterkę z mocnym różem i do tego jeszcze lekki zgrzyt temperaturowy, który podbija jeszcze całe wrażenie. No ale oczywiście, jeżeli nie lubisz takich mocnych zestawień jak panterka i jeszcze intensywny, chłodny róż, to oczywiście zapraszam Cię do testowania miękkich, delikatnych, różowych, które będą cieplejsze w swojej odsłonie, które będą pudrowe, weneckie, indyjskie, delikatne, ciepłe, spokojne. Gdy jesteśmy już przy różowym i byłyśmy przy jego chłodnych odcieniach, to zdecydowanie kolejnym kolorem, który warto rozważyć, jest fioletowy. Także jeżeli jesteś kobietą, której dobrze jest w fiolecie, to oczywiście również możesz łączyć go z panterką. I w zależności od tego, jaki fiolet pasuje Tobie, czy ciemniejszy, intensywniejszy, jagodowy, śliwkowy, no to taki właśnie wybieraj, a jeżeli będą to raczej delikatne odcienie lawendy, bzu, ametystu, to też jak najbardziej będą to propozycje dla Ciebie. Kolejny zestaw. Myślę, że jeden z moich ulubionych, jakoś ostatnio mi najbardziej podoba się to połączenie panterki z zielenią. I oczywiście mogą to być ciemne zielenie, takie butelkowe, leśne, odcienie trochę jak taka zielona papryka, albo jak mech, albo jak paproć, albo jak brokuły, albo takie choinkowo-butelkowe zielenie. One będą bardzo eleganckie, bardzo takie obciążające tą intensywną energię panterki, ale możemy jeszcze bardziej uspokoić i zdecydować się na odcienie delikatniejsze. I te delikatniejsze to będą te, które są odcieniami zgniłymi, takimi wojskowymi, ale też bardziej takimi szaro-oliwkowymi, spranymi, czy nawet jak widzisz z takimi odcieniami trochę przybrudzonej mięty. I na koniec taki crème de la crème, to połączenie dwóch panterek ze sobą. To już może wykracza trochę łączenie panterki z kolorami, ale gdy szukałam inspiracji, to nie mogłam po prostu oprzeć się temu, żeby pokazać Ci takie zestawienia, czyli możemy skalować rozmiary, połączyć mniejszą panterkę z większą panterką, a możemy mieć dwie drobniejsze panterki, czyli drobne cętki, ale połączyć ze sobą kolory. Także mam nadzieję, że moje propozycje przypadły Ci do gustu, że znajdziesz swój kolor, który połączysz z panterką, a może zupełnie nie jesteś panterkową osobą i nawet taki poradnik, takie inspiracje absolutnie, zupełnie i wcale nie zainspirowały Cię do tego, żeby tego koloru, tego wzoru właściwie spróbować. Mimo wszystko mam nadzieję, że otworzyłaś się trochę na nowości, na połączenia i nawet jeżeli nie będziesz chciała nosić panterkowych płaszczy, futer, marynarek, koszul, spodni i spódnic, to może pasek, może torebka, może buty, a powiem Ci też, że hitem jest połączenie panterkowych rajstop z panterkowymi czułenkami na nie za dużym obcasie, żeby nie było tak bardzo, bardzo drapieżnie. Po kilka więcej inspiracji panterkowych zapraszam Cię na bloga, tam gdzie przygotowałyśmy kilka zestawień ze sklepów. Jak możesz łączyć panterkę z kolorem, także możesz klikać i po prostu zamówić sobie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem i jeżeli podobają Ci się moje porady, to oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Buziaki, pa, pa!